I teraz warto powiedzieć, jak tworzę taki pojedynczy materiał, od czego w ogóle zaczynam. Przede wszystkim w moim przypadku, ponieważ ja nagrywam materiały edukacyjne, popularno-naukowe, no to u mnie całość zaczyna się od książek. Ponieważ nagrywam ten materiał na prośbę biblioteki, więc to jest temat, który jest zbliżony właśnie z biblioteką. Bardzo często dostaję w komentarzach pytanie, a skąd masz te wszystkie informacje, skąd ty to bierzesz, skąd bierzesz takie ciekawostki? Odpowiedź jest bardzo prosta, z książek. Książek historycznych na temat okresu, którym się zajmuję, powstało setki, jeżeli nie tysiące. I jest tam wiedza po prostu mega ciekawa, mega interesująca, którą trzeba wyciągnąć z tej książki, skondensować w 10-minutowym filmie i przekazać widzom. I to jest generalnie taki bardzo, to jest bardzo taki na poziomie podstawowym, to jest to, czym się właśnie zajmuję, czyli tak jakby przepisuję książki na język YouTube'owy, na język krótkiego internetowego wideo. No i dlatego to, od czego w ogóle zaczynam moją pracę nad filmem, nad konkretnym filmem, to jest otwarcie książki, otwarcie Worda i próba przepisania na mniej więcej trzech stronach A4 takiego skryptu, który jest dla mnie potem jednocześnie no, takim drogowskazem, co powinienem mówić, a jednocześnie scenariuszem razem z wypisanymi czasami ujęciami. Jeżeli jest to jakieś miejsce, które muszę trochę lepiej sobie zaplanować, czasami ujęcia nagrywam po prostu z głowy, kiedy nagrywam miejsca, które znam. Także od tego się zaczyna książka i Word i kondensowanie wiedzy książkowej do właśnie takiej formy krótkiego wideo. I to wbrew pozorom jest bardzo trudne zadanie, ponieważ no, mamy książkę, która ma 300, 400, 500, 700 stron, a musimy ją zamknąć w zaledwie kilku zdaniach, kilku fragmentach, kilku akapitach. No i to jest zadanie, które jest stosunkowo trudne i przyznam, że zajmuje ono dość dużo czasu, bo jednocześnie zawsze staram się dbać o to, żeby te materiały były wciąż poprawne merytorycznie, żeby nie pominąć niczego ważnego, żeby wszystko, co powinno się tam znaleźć w materiale, się po prostu znalazło. No i tak wygląda mój skrypt zazwyczaj. Tutaj on jest troszeczkę uproszczony, bo już nie wpisuję sobie dokładnie nazw ujęć, tylko już samą cyferką oznaczam sobie poszczególne ujęcia. I ta konstrukcja mojego skryptu jest zawsze bardzo podobna. Na początku wstęp, potem jest wejściówka i później jest opowieść z przejściami. Tu mamy te jedynki, to są ujęcia, czyli to jest jeden, to jest jedno ujęcie, potem dwa, to jest kolejne ujęcie, czyli zmieniam miejsce, w którym nagrywam. Trzy, kolejne ujęcie i przejścia, czyli jakiegoś rodzaju wstawki. Z reguły z drona albo z aparatu nagrane jakieś właśnie ruiny, jakieś zabytkowe budynki. Staram się wybierać takie miejsca, które po prostu są wizualnie atrakcyjne. I na końcu zakończenie, zaproszenie do subskrybowania. I tutaj oczywiście jest dwukolorowo, no bo mamy to, co mówię w formie takiej, że mnie widać, że widać twarz. I na czerwono to są tak zwane wejścia z offu, czyli te materiały, które czytam i na które nałożone są różnego rodzaju ryciny, grafiki, zdjęcia, tego typu sprawy. Także tak to wygląda. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że staram się, żeby te wejścia, które mówię, bo mówię je z głowy z reguły, nie mam żadnego promptera ani niczego takiego, tylko przeczytam to 2-3 razy i potem staram się to powiedzieć swoimi słowami. Staram się takie informacje, które są trudne do zapamiętania, jakieś tutaj w tym przypadku na przykład jednostki wojskowe, przedwojenne, staram się je dawać do tych fragmentów czytanych po to, żeby nie utrudniać sobie zadania. Więc tam, gdzie wiem, że będę coś wymieniał, no tu mam 10. Pułk Ułanów Litewskich, 11. Pułk Ułanów Legionowych, Tatarski Pułk Ułanów, to są informacje, które trudno tak zapamiętać po jednym czy dwóch lekturach takiego fragmentu, więc tak konstruuję wypowiedzi, żeby tu mieć bardziej ogólne informacje w tym fragmencie, który mówię, a w tym, który czytam, te informacje uściślać. To bardzo ułatwia zadanie, bo warto pamiętać, że w momencie, kiedy się to pisze, no to nie ma tragedii, ale w momencie, kiedy się to nagrywa, na przykład na mrozie, na przykład na wietrze,
na przykład w jakimś miejscu, który cały czas jest odwiedzany przez różne osoby, które przeszkadzają, które przerywają, zadają pytania i robią to z reguły w dobrej wierze, no ale to bardzo człowieka dekoncentruje i zawsze jakoś ten wydłuża właśnie ten okres produkcji poszczególnego odcinka. Dlatego w moim przypadku w materiale edukacyjnym zawsze mam taki skrypt, który jest tak skonstruowany już z myślą o tym, jak to może wyglądać na planie, czyli jeżeli wiem na przykład, że będę nagrywał w jakimś bardzo tłocznym miejscu i że jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu będzie tam się ciężko nagrywało albo w brzydkiej pogodzie, albo gdzieś nad morzem, gdzie będzie wiało i będzie zimno, a ja będę siedział na jakimś zimnym kamieniu, bo tak sobie tam wymyślę, to staram się po prostu tak przygotować to wejście, żeby ono było na przykład krótsze, żeby było bardziej ogólne, żeby łatwiej było je zapamiętać, a potem taką wypowiedź nagrać już do kamery. Z kolei te czytane kwestie, no to już jest łatwiej, bo to po prostu czytam z offu, czasami w domu, czasami na miejscu, na planie zdjęciowym, to różnie, no ale tu mogę wtedy dać trochę więcej szczegółowych informacji, bo to już robię w takich warunkach cieplarnianych i nie ma takiego problemu, że będzie to ciężko się potem tworzyło już do konkretnego materiału. No i kiedy mam już taki skrypt, to z nim wybieram się na plan. Z reguły nagrywam sam, czasami z kolegą, który pomaga mi ustawiać ostrość, załatwiamy takie właśnie rzeczy, to już pilnuję, żeby to fajnie wyglądało, no ale tak naprawdę myślę, że 75% moich nagrań to były nagrania, które robiłem samodzielnie, bez nikogo, no i wtedy wiadomo, jest to trochę trudne, no bo trzeba pokombinować i z ustawieniem kamery. Ja akurat staram się nie używać autofokusa, staram się wszystkie ustawienia no, ustawiać ręcznie, tak żeby mi się nie zmieniało światło na przykład na naświetlenie materiału. No ja akurat korzystam z takiego sprzętu, który umożliwia połączenie się przez aplikację z aparatem. To jest Lumix GH4, więc ja po prostu ustawiam go sobie na statywie i całą resztę, ustawienie światła, ustawienie ostrości robię na aparacie, także robię na telefonie, w aplikacji, także to umożliwia mi właśnie takie samodzielne nagrywanie. On oczywiście ma autofokusa, ale autofokus działa bardzo, w tym aparacie działa dość słabo, więc ostrze ręcznie, manualnie i tak samo manualnie ustawiam naświetlenie danego materiału, danego obrazu. Także tak to wygląda z punktu widzenia produkcyjnego. Potem jest oczywiście wybór miejsca, czy wybór miejsc, w których będę nagrywał i tutaj też staram się, o ile się da oczywiście, dobrać miejsce do tematu. Tutaj to jest opowieść o szabli przedwojennej, wzór 1921 i stwierdziłem, że nagram to w Grudziądzu, bo tam znajdowało się przed wojną takie znane Centrum Wyszkolenia Kawaleryjskiego, czyli ośrodek, przez który przewijało się wielu ułanów, którzy po prostu takich szabel używali. Jest dużo materiału zdjęciowego właśnie z tego miejsca, jakiegoś materiału nawet wideo przedwojennego, także stwierdziłem, że to będzie bardzo ładny obrazek, który fajnie to wszystko połączy. Z jednej strony ta merytoryka, z drugiej strony już taki obraz czysto wizualny.